Szanowni Państwo, rozpoczynamy właśnie tydzień informacyjny pod nazwą Eureka Promotional Week, którego celem jest rozpropagowanie wśród pracowników, doktorantów i studentów, ale również wśród społeczeństwa i naszych partnerów wiedzy o bardzo ważnym dla nas programie, jakim jest Uniwersytet Europejski. Tworzymy go wspólnie z 6 uczelniami z 5 innych krajów pod nazwą Eureka Pro, The European University on Responsible Consumption and Production. Obok udziału w strategicznym programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, to właśnie Uniwersytet Europejski jest drugim największym sukcesem Politechniki Śląskiej ostatnich lat i nadzieją na szybki rozwój umiędzynarodowienia oraz doskonalenia w zakresie kształcenia, badań naukowych i transferu technologii. Program ten, objęty szczególnym wsparciem Komisji Europejskiej, lokuje naszą uczelnię w elitarnym gronie około 5% uczelni europejskich zaangażowanych w tego typu konsorcja. Jest to długoterminowy program, który na długie lata zdefiniuje nasze miejsce w europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Wymagać będzie wiele pracy oraz zaangażowania szerokiej reprezentacji naszej wspólnoty akademickiej. Jego rezultaty będą jednak wielopłaszczyznowe i długofalowe. Fundamentem tego uniwersytetu jest 12 cel ONZ – zrównoważona konsumpcja i produkcja. Obejmuje on bardzo ważne i aktualne zagadnienia promujące działania proekologiczne i przyjazne dla środowiska. To m.in. racjonalna gospodarka surowcami naturalnymi, efektywne ich przetwarzanie i odzyskiwanie, czy alternatywne źródła energii należą obecnie do kluczowych tematów badawczych. Z tymi tematami ściśle jednak powiązanych jest wiele obszarów badawczych i kierunków kształcenia. Uniwersytet Europejski Eureka Pro obejmie zatem bardzo szeroko Politechnikę Śląską. Jestem głęboko przekonany, że każdy z Państwa znajdzie w tym programie miejsce dla siebie. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podstawowych informacji o programie, a następnie na prezentację naszych partnerów konsorcjum. Życzę Państwu przyjemnego odbioru oraz dużo zdrowia i powodzenia w rozpoczętym właśnie roku akademickim. Początek Uniwersytetom Europejskim dał wystąpienie prezydenta Macrona, który zaproponował, aby uczelnie w Europie połączyły się w konsorcja i w ten sposób przygotowały koncepcję utworzenia Uniwersytetu Europejskiego bazującego na wartościach europejskich, służącego kształceniu wspólnemu studentów, kształceniu doktorantów, ale również stanowiącego podstawy do prowadzenia wspólnych badań, wykorzystania wspólnej infrastruktury badawczej, ale także wspierania się w procesie komercjalizacji. W oparciu o tą koncepcję Komisja Europejska przygotowała pierwszy program finansowany w ramach Erasmus+. Celem tego programu było zainicjowanie tworzenia się właśnie takich konsorcjów. Politechnika Śląska wzięła udział w drugim konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską i miło mi Państwa poinformować, że Politechnika Śląska została wraz ze swoimi partnerami laureatem takiego konkursu i w dniu 1 listopada 2020 roku rozpoczęła tworzenie Uniwersytetu Europejskiego. Uniwersytety europejskie mają wnosić bardzo istotną wartość dodaną. Są przede wszystkim programem strategicznym poszczególnych uczelni tworzących konsorcja. Mają wzmacniać europejski system naukowy, integrację europejską, mają tworzyć nowe wartości, wypracowywać nowe podejście do kształcenia. Przede wszystkim stworzyć warunki do tego, aby studenci chętniej korzystali z kształcenia, aby mieli możliwości studiowania nie tylko i wyłącznie na jednej uczelni, ale jednocześnie na wielu uczelniach współtworzących takie uniwersytety europejskie. W ten sposób uniwersytety europejskie mają stworzyć również warunki do zagwarantowania odpowiedniej mobilności naukowej dla studentów, ale także doktorantów i naukowców. Obecnie Komisja Europejska przyznała finansowanie dla 41 konsorcjów. Jest to w tym momencie potencjał w postaci 5% wszystkich uczelni działających w Europie. Komisja Europejska planuje rozszerzenie tego do 10% i zachęca obecnie istniejące konsorcja do poszerzenia swojego składu o dodatkowe uczelnie. Nasze konsorcjum Eureka Pro również bierze taką możliwość pod uwagę, ale planowany jest również dodatkowy konkurs, w którym uczelnie będą zachęcane do udziału. W ramach konsorcjum Eureka Pro działa 7 uczelni partnerskich. Liderem w tym konsorcjum jest Mountain University Leoben w Austrii, z którym Politechnika Śląska współpracuje od wielu lat. Realizujemy wspólne projekty nawet obecnie. Kolejnym partnerem jest Uniwersytet we Freibergu. Z tym uniwersytetem nasza współpraca również jest bardzo mocno ugruntowana od wielu lat, ale również inne uniwersytety, z którymi prowadziliśmy wymianę w ramach studentów, w ramach Erasmus. Tą wymianę rozszerzyliśmy w oparciu o nowe umowy i teraz zamierzamy wspólnie tworzyć konsorcjum. Szanowni Państwo, w ramach takiego uniwersytetu stworzonego w oparciu o to konsorcjum liczba studentów przekracza 54 000. Mamy łącznie ponad 9 000 pracowników i 60 wydziałów. Konsorcjum wspierane jest przez 24 partnerów z całej Europy. Lista tych partnerów obejmuje zarówno przedsiębiorstwa, ale również instytucje społeczne, instytucje zajmujące się propagowaniem nauki, ale także i komunikacją. Finansowanie, które uzyskaliśmy w ramach programu Erasmus+, obejmuje 36 miesięcy. Jesteśmy po pierwszym obecnie roku realizacji. Natomiast Komisja Europejska zamierza wspierać konsorcja, aby ta idea mogła być rozwijana, a nie znalazła się w pewnym korsecie, z którym trudno byłoby uczelniom funkcjonować. I tak zorganizowano konkurs na projekty w ramach programu Horyzont 2020. Miło mi również Państwa poinformować, że nasze konsorcjum wzięło udział w tym konkursie i zostaliśmy laureatami. I również od tego roku, od roku 2021, a więc z rocznym przesunięciem, rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020. Ten projekt w ramach tego programu jest projektem wspierającym cały program Eureka Pro. Komisja Europejska planuje również dalsze finansowanie, organizowanie kolejnych konkursów w ramach różnych źródeł finansowania. Brane jest pod uwagę m.in. również zaangażowanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, ale i dalsze konkursy w ramach programu Horyzont, tym razem już Europa, są przewidywane. Również chciałbym Państwa poinformować, że otrzymujemy jasne sygnały z Komisji Europejskiej, że już właściwie została podjęta decyzja o przedłużeniu tego 3-letniego pierwszego okresu finansowania o kolejne 4 lata, oczywiście po pozytywnej ocenie realizacji tego pierwszego okresu. Proszę Państwa, finansowanie konsorcjum uniwersytetów europejskich musi być zagwarantowane rzeczywiście w dłuższej perspektywie czasowej, aby można było myśleć o kształtowaniu Uniwersytetu Europejskiego jako nowej instytucji wciąż powiązanej z dotychczasowymi partnerami, zależnej od nich, ale instytucji przyjmujących na siebie obowiązki coraz to bardziej autonomicznego w zakresie co najmniej administracyjnym, ale również koncepcyjnym tworu systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Komisja Europejska w wielu wystąpieniach przy okazji różnych konferencji, ale i specjalnie organizowanych spotkań podkreśla, że Uniwersytet Europejski, cała ta inicjatywa to nie jest projekt. Jest to długoterminowa wizja tego, jak Unia i europejski obszar edukacyjny mogłyby wyglądać w roku 2030, ale również my w swoich planach, formułując wniosek o finansowanie takiego programu, zostaliśmy poproszeni o przedstawienie perspektywy rozwoju aż do roku 2040. W ramach naszego konsorcjum przewidziano kilka faz rozwoju. Pierwsza faza obejmuje lata realizacji projektu finansowanego z programu Erasmus+ i dotyczy lat 2020-2023. Kolejna faza obejmuje lata 2023-2030. Kolejna sięga aż do roku 2040 i ponadto. W ramach pierwszej fazy, tak jak widać na przedstawionym diagramie, wokół uczelni, które wchodzą w skład konsorcjum, funkcjonuje kilka ciał. Nadrzędnym jest Rada Rektorów. Rada Rektorów spotyka się w celu podejmowania strategicznych decyzji kierunkowych, które następnie są realizowane przez kolejne organy, kolejne ciała funkcjonujące w ramach konsorcjum Eureka Pro. Jednym z najważniejszych jest zespół zarządzający. Jak wspomniałem, samym projektem kieruje Uniwersytet w Leoben w Austrii, natomiast w ramach projektu przewidziano kilka pakietów zadań. Politechnika Śląska jest odpowiedzialna za pakiet zarządczy, rozumiany jako zarządzanie uniwersytetem tworzonym w ramach konsorcjum Eureka Pro i również funkcjonującym po zakończeniu tej fazy inauguracyjnej realizacji całego przedsięwzięcia. Ale bardzo ważne i bardzo aktywne są również inne ciała, które zostały już powołane, które funkcjonują. Jednym z najważniejszych jest Rada do Spraw Kształcenia, w której mamy swojego przedstawiciela. Jest nim pani dyrektor Kolegium Studiów, profesor Anna Chrobok. Rada spotyka się zwyczajowo każdego tygodnia i podejmuje cały szereg działań związanych z organizacją procesu kształcenia w celu zaadaptowania programów obecnie funkcjonujących w poszczególnych uczelniach partnerskich konsorcjum Eureka Pro, ale także opracowania nowego programu kształcenia już dedykowanego dla całego konsorcjum, dla którego planujemy również przeprowadzić odrębną rekrutację. Jest również ciało związane z propagowaniem wspólnej przestrzeni badawczej. Jest również ciało zrzeszające studentów i doktorantów, gdyż chcemy ich uwzględnić w całym procesie tworzenia tego uniwersytetu, kształtowania programów kształcenia, ale również rozwoju uczelni i planowania, jak również jest zespół wspierający całe przedsięwzięcie złożone z przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, otoczenia zewnętrznego, jest zespół do spraw komunikacji, ale są także i również inne ciała powoływane ad hoc do realizacji odpowiednich zadań. Jak wspomniałem, w ramach projektu wprowadzającego wyróżniono kilka pakietów działań, work package. Pierwszy dotyczy zarządzania projektem, natomiast jak również Państwu nadmieniłem, Politechnika Śląska jest odpowiedzialna za pakiet WP6 dotyczący zarządzania nowo tworzoną uczelnią. Inne pakiety zadań dotyczą edukacji i studiów, badań i rozwoju, innowacji, uniwersalnych umiejętności i narzędzi, trzeciej misji i kształtowania wizerunku zewnętrznego takiego uniwersytetu, ale również trwałości i upowszechniania rezultatów projektu. W ramach tej pierwszej fazy musimy przygotować wszelkie niezbędne rozwiązania, które pozwolą takiej nowo tworzącej się uczelni, wirtualnej wprawdzie, ale tworzącej się uczelni, funkcjonować. Wokół tej kwestii jest cały szereg różnego rodzaju problemów do rozwiązania. One wynikają chociażby z tego, że partnerami w konsorcjum, w naszym zrzeszeniu, są uczelnie z różnych krajów. A więc biorąc pod uwagę pewne ograniczenia wynikające z regulacji unijnych, na to należy nałożyć również pewne ograniczenia, które są odmiennymi regulacjami w poszczególnych krajach członkowskich naszego konsorcjum. Do tego wziąć należy pod uwagę również inne regulacje obowiązujące w różnych uczelniach, inny system organizacji studiów, system zaliczania, system dostępu do różnych środków, do możliwości. Warto również tutaj nadmienić to, że każdy uniwersytet ma pewną tradycję i ta tradycja również została ugruntowana przez wiele lat funkcjonowania danej uczelni, w związku z tym wymaga pewnej nowego podejścia, wytworzenia nowej kultury. Przede wszystkim również temu służy taki tydzień jak ten właśnie tydzień promocyjny, gdzie staramy się dotrzeć do pracowników, do doktorantów, do studentów, przekonać do idei i funkcjonowania Uniwersytetu Europejskiego. Temu między innymi służą w tym pierwszym okresie poszczególne spotkania, tworzenie różnych regulaminów, wyodrębnianie przepisów, które stanowią pewne bariery, które są niespójne, aby można było lobbować zarówno na poziomie ministerstw, deklarujących przecież swoje zaangażowanie we wsparcie projektu uniwersytetów europejskich, ale również u władz poszczególnych uczelni, tutaj pełne wsparcie rektorów naszej uczelni, ale i również uświadamianie pracowników, doktorantów, studentów, całego społeczeństwa wokół władz lokalnych, dlatego że bez ich udziału trudno kształtować taki nowy byt tworzący się ponad naszymi uniwersytetami. W ramach przygotowania tej fazy należy także zaplanować cały szereg różnych działań edukacyjnych. W pierwszej kolejności zamierzamy wykorzystać programy studiów dostępne na poszczególnych uczelniach. Został stworzony pewien inwentarz takich programów. Staramy się znaleźć określone podobieństwa i w ten sposób umożliwić studentom z innych uczelni partnerskich udział w tych procesach kształcenia. Ale również został stworzony już w tych pierwszych miesiącach funkcjonowania naszego systemu nowy program kształcenia. Ten program oczywiście będzie przechodził przez odpowiednie fazy zatwierdzania. Natomiast ten program będzie programem realizowanym, na który będzie odbywała się rekrutacja już we wszystkich uczelniach według koncepcji Uniwersytetu Europejskiego. Planujemy również organizację szkół letnich. Już taka jedna szkoła letnia się odbyła, gdzie studenci, doktoranci z poszczególnych naszych uniwersytetów partnerskich mogli uczestniczyć w kilkudniowych spotkaniach, brać udział w kursach. Nasi wykładowcy również w tych spotkaniach uczestniczyli. Planujemy również w trakcie realizacji projektu coraz większą aktywizację, stopniowo, ale coraz większą aktywizację poszczególnych doktorantów, aby rzeczywiście mieli możliwość skorzystania z infrastruktury, zaplecza poszczególnych uczelni partnerskich, ale aby też mieli możliwość włączenia się w tą europejską przestrzeń badawczą, być może wspólnego aplikowania o projekty. Jednym z istotnych zadań, który przy naszym dużym zaangażowaniu, naszym jako Politechniki Śląskiej, został wpisany w program naszego Uniwersytetu Europejskiego, który myślę jest jednym z elementów nas wyróżniających na tle innych uniwersytetów europejskich, jest duża inwestycja we wspólne projekty typu PBL, tym razem projekty we współpracy międzynarodowej. Na Politechnice Śląskiej projekty PBL już zagościły na dobre. Staramy się, aby one były pewnym trzonem naszego nowoczesnego systemu kształcenia. One angażują zespoły, ale te zespoły przy wsparciu również nauczycieli akademickich, również przy wsparciu konsultantów zewnętrznych są gotowe podejmować się realizacji wyzwań znacząco przekraczających takie, jakie poszczególni studenci indywidualnie mogliby podjąć. One uatrakcyjniają kształcenie i chcemy tą ideę zaszczepić również wśród naszych partnerów. Zostało to przyjęte entuzjastycznie i staramy się, aby kolejne projekty jak najwięcej mogły objąć również naszych partnerów. Nasi partnerzy również sami zamierzają takie projekty uruchamiać. Uniwersytet Europejski Eureka Pro jest skoncentrowany wokół zrównoważonej konsumpcji i produkcji. To jest myśl przewodnia tego uniwersytetu. Niemniej jednak chciałbym wszystkich Państwa poinformować, że absolutnie nie wiąże się to z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Europejskiego na naszej uczelni jako pewnego programu niszowego dotyczącego bardzo niewielkiej grupy pracowników, doktorantów czy też studentów, czy obejmującego zaledwie wybrane wydziały. Tam, gdzie mówimy o zrównoważonej konsumpcji i produkcji, staramy się rozumieć to najszerzej, jak tylko można. W związku z tym obejmuje to wszelkiego rodzaju dyscypliny naukowe funkcjonujące obecne na naszej uczelni. Od tych z grupy inżynieryjno-technicznych, poprzez te związane z zarządzaniem, ale również i wszelkie nauki społeczne. Staramy się, aby ten problem Uniwersytetu Europejskiego objął jak najszerzej, aby objął całą naszą uczelnię. Tam, gdzie mowa o przetwarzaniu surowców, możemy mówić o wzbogacaniu tych surowców, możemy mówić o problemie ich wydobycia. Tutaj nie myślimy absolutnie, przede wszystkim nie myślimy, a też nie tylko o węglu kamiennym. Dotyczy to surowców ziem rzadkich, dotyczy to procesu odzyskiwania, wzbogacania, dotyczy to procesu automatyzacji wydobywczego, przetwórczego, dotyczy to wykorzystania również następnie tych surowców, dotyczy to inwestycji w kapitał ludzki, dotyczy to całej gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony środowiska, ochrony klimatu, przetwarzania danych. W związku z tym liczę na to, że każdy z Państwa odnajdzie dla siebie możliwość współpracy w ramach Uniwersytetu Europejskiego i będzie mógł włączyć się w to ważne dla Politechniki Śląskiej strategiczne przedsięwzięcie. Chcemy, aby Uniwersytet Europejski nie dotyczył właśnie tylko i wyłącznie kształcenia, aby on obejmował również tą sferę badawczą, sferę wdrożeniową. W ramach samej koncepcji, tak jak zdefiniowane to zostało przez Komisję Europejską, jesteśmy zobowiązani do wytyczenia coś, co się nazywa Lighthouse Missions. Jest to odpowiednik naszych priorytetowych obszarów badawczych. My już w Politechnice Śląskiej mamy doświadczenie w zakresie tworzenia oraz pracy w ramach priorytetowych obszarów badawczych. Jest to bardzo podobne do tego, o co jesteśmy proszeni w ramach Uniwersytetu Europejskiego. W związku z tym jesteśmy w stanie jako Politechnika Śląska wykorzystać nasze doświadczenie i przełożyć to na wizję Uniwersytetu Europejskiego. Tak właśnie postępujemy. Staramy się zaproponować naszym partnerom stosowne rozwiązania. Oczywiście te obszary badawcze w ramach Uniwersytetu Europejskiego muszą objąć wszystkich naszych partnerów. Dlatego staramy się jak najlepiej dopasować je również do naszej uczelni, ale z myślą o wszystkich partnerach. Chcemy również, aby w ramach Uniwersytetu Europejskiego zapewnić odpowiednią komunikację, aby to, co się będzie wydarzało w ramach naszego Eureka Pro Uniwersytetu, aby docierało odpowiednio do naszej wspólnoty uczelni, docierało do społeczeństwa, abyśmy mogli kreować rzeczywiście wartościowy, nowy, ważny twór. Chcemy również wykorzystać to, że współpracujemy bardzo ściśle z kilkoma partnerami z bardzo ważnych krajów Unii Europejskiej, aby promować rozwiązania innowacyjne, które powstają na naszej uczelni i wzajemnie. Dzięki Uniwersytetowi Europejskiemu te rozwiązania o odpowiednim poziomie gotowości technologicznej będą komunikowane już nie tylko u nas, będą komunikowane również w tamtych uczelniach, ale poprzez ich sieci tamtych uczelni będą komunikowane znacznie szerzej do ich otoczenia społeczno-gospodarczego, ale i będą w związku z tym zdecydowanie większym przekazem komunikowane w całej Unii Europejskiej. Chcemy również w ramach Uniwersytetu Europejskiego wytworzyć pewne nowe kompetencje. Taka sieć uczelni z różnych krajów daje zdecydowanie większe możliwości niż funkcjonowanie uczelni indywidualnie. Daje to również możliwości kształcenia pewnych uniwersalnych postaw. Chcemy, aby zarówno studenci, jak i doktoranci mieli niepowtarzalne, jak do tej pory, szanse stania się studentami prawdziwie rozumianego Uniwersytetu Europejskiego. Nie na zasadzie tylko i wyłącznie bilateralnej współpracy, umów o podwójnym dyplomowaniu. Chcemy, aby w tych programach kształcenia, w samym procesie przygotowania tego kształcenia i w jego realizacji, aby wytworzyć, aby promować pewne istotne wartości. Chcemy w związku z tym korzystać z najnowocześniejszych technik nauczania, przekazu wiedzy. Chcemy również, jak wspomniałem, wykorzystać wiedzę i doświadczenia naszej kadry, ale i również oczekiwania studentów. Chcemy zwrócić się do otoczenia społeczno-gospodarczego o rady w zakresie przygotowania tego typu programów i ich realizacji. Faza pierwsza zakończy się przygotowaniem tych wszystkich niezbędnych narzędzi, z wykorzystaniem których Uniwersytet Europejski, w naszym przypadku Eureka Pro, będzie gotów podjąć się realizacji tej wspólnej misji związanej z kształceniem, z badaniami naukowymi, z promocją, z transferem technologii. Chcemy również, aby rezultaty, które zostaną wytworzone w ramach tej fazy, zostały w odpowiedni sposób sformalizowane, zapisane, aby stały się one podstawą do dalszego rozwoju Uniwersytetu Europejskiego. Komisja Europejska zakłada również, że poszczególne konsorcja będą się wymieniały doświadczeniami, ale również, aby z tych doświadczeń mogły korzystać i uczelnie, które nie są zrzeszone w konsorcjach. W ramach obecnie konsorcjów wspomniałem, że funkcjonuje zaledwie 5% uczelni zlokalizowanych w Europie. Docelowo ma być to 10%, ale to wciąż będzie tylko i wyłącznie 1/10. To finansowanie i ta cała koncepcja Uniwersytetu Europejskiego, która jest promowana przez Komisję Europejską, ma służyć nie tylko tej 1/10 uczelni, ale ma służyć również innym uczelniom. W ramach Uniwersytetów Europejskich powstanie cały szereg narzędzi. Stworzony zostanie wirtualny kampus, ale do tego zostaną przygotowane również odpowiednie narzędzia programistyczne, związane z rekrutacją, związane z uznawalnością wykształcenia, związane z pewnymi procesami organizacyjnymi. Tego typu informacja ma również być wykorzystywana przez inne podmioty. Ale i my z tego korzystamy, ze względu na to, że zarówno Komisja Europejska organizuje cały szereg spotkań z innymi konsorcjami, również Ministerstwo Edukacji i Nauki utworzyło stosowny zespół, który ma służyć właśnie wymianie doświadczeń w ramach uczelni, które uczestniczą w realizacji uniwersytetów europejskich w naszym kraju, ale i również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołała własny zespół, którego celem jest również wzajemne wspieranie się, dzielenie się doświadczeniami, również tymi związanymi z organizacją całego procesu zarządczego. Druga faza to kolejny etap wzmacniania autonomii Uniwersytetu Europejskiego. Uniwersytet Europejski według naszych planów zawsze będzie jednostką zależną od tworzących go uniwersytetów. Rada Rektorów zawsze będzie miała decydujący głos, jeśli chodzi o strategiczne działania, strategiczne kierunki rozwoju Uniwersytetu Europejskiego. Natomiast poszczególne ciała czy też organy tworzone w ramach uniwersytetu będą w odpowiedni sposób kolejno przekształcane, będą zyskiwały coraz większą operacyjność. W kolejnych etapach będziemy mieli możliwość prowadzenia wspólnej rekrutacji, będziemy mieli możliwość podejmowania wielu różnych przedsięwzięć. Docelowo plan zakłada wdrożenie wszystkich założeń do roku 2040. Wówczas ta struktura Uniwersytetu Europejskiego przyjmie postać już bardzo ustabilizowaną, bardzo zaawansowaną. Będzie odpowiednio funkcjonujący wydział w ramach takiego Uniwersytetu Europejskiego. Wciąż będziemy wspólnie starać się tworzyć programy rozwoju takiego uniwersytetu. Wciąż będziemy korzystać z doświadczenia studentów. Będziemy wdrażać jak najlepsze praktyki w funkcjonowaniu takiej jednostki, ale jednostki o coraz to większej samodzielności. Po roku 2040 będzie to już jednostka rzeczywiście bardzo mocno ustabilizowana w europejskiej przestrzeni badawczej. Być może taka jednostka będzie w odpowiedni sposób oceniana, być może instytucje również rankingowe będą taką jednostkę traktowały jako odrębny twór. Tutaj jeszcze nie jesteśmy w stanie tak daleko aż w przyszłości przewidzieć, natomiast poszczególne fazy rozwoju Uniwersytetu Europejskiego przewidują wspólne, kolejne konkretne działania. Jednym z pierwszych zadań, które chcemy wspólnie przeprowadzić, jeszcze nie planujemy tego w najbliższym roku akademickim, ale już po tej pierwszym etapie rozwoju Uniwersytetu Europejskiego będzie wspólna rekrutacja studentów na wszystkich trzech poziomach kształcenia w celu ułatwienia procesów administracyjnych dla wspólnie prowadzonych kierunków. Opracowany zostanie wspólny system umożliwiający przeprowadzenie takiej rekrutacji. Student zrekrutowany do jednej z uczelni partnerskich staje się studentem całego Uniwersytetu Europejskiego i w związku z tym studentem pozostałych uczelni. Ważne jest też wprowadzenie w pierwszej kolejności, jako jednego z pierwszych, systemu automatycznego uznawania efektu kształcenia w taki sposób, aby student podejmujący kształcenie miał pewność, że zajęcia zaliczone u jednego z partnerów znajdą się w wykazie zaliczeń również u pozostałych partnerów. To wszystko są działania, które obecnie już zostały zainicjowane. Konsorcjum z powodu pandemii najczęściej spotyka się w sposób wirtualny. Niemniej jednak w październiku jeszcze 2021 roku planowane jest duże przedsięwzięcie, które jest zjazdem założycieli konsorcjum, ale w ramach tego zjazdu zaplanowano udział także właśnie przedstawicieli studentów, doktorantów, osób uczestniczących w poszczególnych organach i ciałach tak zaplanowanego konsorcjum. Liczymy na to, że dzięki temu spotkaniu pewne kwestie zostaną znacząco przyspieszone i Uniwersytet Europejski będzie już coraz to bardziej sprawną jednostką. Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia postępów w tworzeniu, w rozwoju Uniwersytetu Europejskiego. Zachęcam Państwa do angażowania się w jego działalność. Wiele osób już zostało zaangażowanych. Dzięki Państwa uprzejmości byliśmy w stanie zorganizować wykłady dla studentów naszych uczelni partnerskich. Byliśmy w stanie zorganizować właśnie szkołę letnią, o której wspominałem. Różnego rodzaju spotkania, wydarzenia, ale przede wszystkim jesteśmy w stanie wykorzystać Państwa wiedzę i doświadczenie do przygotowywania nowych rozwiązań, procesów administracyjnych, uzgadniania z naszymi partnerami poszczególnych działań. To są wszystko niezbędne kroki, które są absolutnie konieczne do wykonania, żeby tak ważna jednostka, jaką jest uczelnia, mogła funkcjonować. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zachęcam do udziału, do uczestniczenia aktywnego w kolejnych dniach, w których Państwo będziecie mogli też się dowiedzieć coraz to więcej i więcej na temat Uniwersytetu Europejskiego. Będziecie mogli również poznać bliżej naszych partnerów, wziąć udział w konferencji. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. The European University on Responsible Consumption and Production. It's a vision for the future, not only a project, as you will see. The International Department and the Resources Innovation Center of Montana Universität Leoben, of which I am in charge, has initiated this wonderful journey into a sustainable future. Please meet all the faces of the colleagues that will try to make this a reality. Thank you and be part of it. Hello, I'm Lisa Bichler. I'm coordinating this project as a lead coordinator. But it is not only a project, it's much more. Eureka Pro is an initiative that is much bigger than anything that we expected before. This is a great European university to grow, and we will grow it all together. And we are very excited about it. Hello, my name is Volkmar Kircher. I'm senior scientist at Montana Universität Leoben. I'm responsible for the research agenda of Eureka Pro. I work together with the best researchers and professors in order to tackle the big questions of our future. Bye-bye. Hi, my name is Aga Kościuszko and I'm working on educational studies and governance at Eureka Pro. So also I'm in the Education Council and the Student Co-Creation Group, and I make sure that all the students in the future have the Master, Bachelor and PhD at Eureka Pro. Hi, I'm Alex Griebler and I'm a Scientific Project Manager at Eureka Pro in Leoben. So therefore I'm working on Work Package 1 with Lisa and Work Package 3 with Volkmar Kircher. Bye! Hi, my name is Lisa Hagelberg and I support Eureka Pro as a student assistant. Hi, my name is Jasmin Ecker. I'm supporting our partners with the implementation of dissemination activities and transversal skills. Eureka Pro! We are committed to play! Woo! Dear colleagues, dear students and guests, warm greetings from Germany. My name is Julia Sischuk and I am a project manager at the WUPEC Akademie Freiberg. I am happy to welcome you on behalf of our work package leader Professor Drevenstedt and our Eureka Pro team. The WUPEC Akademie Freiberg is responsible for work package 2, education and studies. For students of Eureka Pro universities, we are developing joint study programs at all levels. PhD, Master and Bachelor with a point on responsible consumption and production. Our target is to create the framework so that new programs can be integrated into teaching and research at all partner universities. Every member within the Alliance has its strengths in different specializations and fields of expertise, which we will compile for benefit of our students. This term we offer lecture series on responsible consumption and production, where 14 experts from 7 universities give an insight into the topics related to Sustainable Development Goal 12. And this September, The first Eureka Pro summer school took place in Freiburg, and we were incredibly happy to meet the students from all 7 universities here in Germany. We are planning the development of numerous offers and looking forward to welcoming you on our study programs and courses. And we wish you a really successful and enlightening event. Across Europe is moving towards strategic partnerships among higher education institutions. Such a strong partnership is Eureka Pro, the European University on Responsible Consumption and Production. The Technical University of Crete, being a purely technological institution, is committed to the adoption of new technologies and modern engineering processes for sustainability and efficient resource reuse. We strongly believe that the sense of a circular economy is essential for the entire humanity. That's why we found the very idea of Eureka Pro very attractive. We anticipate a creative partnership with our University Alliance, and we expect to positively change attitudes and processes towards a better educational and ecological future. During these extreme challenging times, where ecological, societal, and financial values are at stake, sustainability practices need to be promoted and adopted. And our expectation is all of us in Eureka Pro, our alliance of 7, to become the pioneers. The Technical University of Crete charts its course in today's modern academic ecosystem within a strategic context that includes quality in education and research, competitiveness for research grants, internationalization, emphasis on innovation, outreach to society. Our determined goal is to promote TUC as an international pillar of excellence. We aim to bring together distinguished researchers with shared research interests and to engender meaningful ways to foster interdisciplinary and academic community collaboration, as well as to reinforce high-impact research and innovation. The professors and research staff at TUC embody the capabilities and characteristics required to achieve the goal of research excellence, to increase our international presence, and to promote TUC as a standard of development and culture, thus creating an environment-friendly university accessible to all citizens. Hello everyone, and welcome to our Eureka Pro team. I am Beatriz Álvarez, I'm the Technical Project Manager. Hello, my name is Pablo Valtuye Puente, and I'm the IT guy of the project. Hello, I am Adriana Suárez Corona, and I am the Director for International Projection here at Universidad de León. I'm also a member of the Steering Committee at Eureka Pro. And hello, My name is María Fernández-Fraga. I am the Director of International Relations and I am also part of the Steel Committee of Eureka Pro from León. We are a whole team here at the University of León, but we are missing two important members, Roberto Baello Álvarez, who is the coordinator, and Paula García Llamas, who is the project manager. And now we want to present the University of León. University of León is young but very active university that is formed by 13,000 students and 2,000 staff and teachers who are involved in the Eureka Pro project. The University of León is a comprehensive university who has degrees and masters in all the areas of knowledge. Our role in the project is to lead Work Package 5. So here in León, we are responsible for the transversal skills, training and activities. We will do training in languages, digital skills and other activities. We all believe that Eureka Pro is a game changer. Let's keep working on it. My name is Sorin Mihai Radu. I am director of the University of Petroșani. I am a member of the Eureka Pro team from our university. I agree the perspective of this project. I agree the sustainability of the project. I agree all the consortium, and I think that together we can succeed into a better Europe, into a better university from Europe. Allow me to introduce myself. My name is Danko Dus Petrilean, Work Package 8 Project Coordinator, Sustainability and Dissemination. I'm Vice Rector of the University. My portfolio is European Project, Institutional Promotion and Admittance. I'm a member of the Department of Mechanical Engineering, Industrial and Transportation, PhD engineer, full professor, a supervisor in the field of industrial engineering. My background is related to thermotechnics and thermal machines, energy efficiency, balance sheet and thermal engines. I'm a graduate of the University of Petroșani, specializing electromechanics. I'm very glad to be part of this thrilling and challenging project. My name is Maria Lazar and I'm a professor at the University of Petroșani. Currently, I am a Vice Rector for Research and International Relations. I consider that our university's membership in the European Consortium Eureka Pro represents a great opportunity for increase of the quality and for adding of new international dimensions for the education of the students. Hi, I'm Oana Ravaș. I'm a law professor here at University of Petroșani and the head of the international department. Also for Eureka Pro, I'm the deputy coordinator, and together with my colleagues, we're trying our very best to make Eureka Pro known all over the world. Also, we are very confident that together with all activities carried out within the Alliance, we can educate people around us the smart way to sustainability. Play by the rules, reuse and recycle. Hi everyone, my name is Nelu Mija. I'm part of Eureka Pro team from University of Petroșani. I work on project dissemination on social media channels and Eureka Pro website. Hi everyone, I'm Alex. I'm part of Eureka Pro team from University of Petroșani, and I'm doing branding and graphic design for Eureka Pro. Hello to everyone and greetings from Mittweida University of Applied Sciences in Germany. We are situated in Saxony and our study programs follow a practical-oriented approach in 5 faculties: engineering, applied computer sciences and biosciences, industrial engineering, social science and media sciences. As for me, my name is Stephanie Walter and I'm the project manager for the task Third Mission and External Image. Before I explain what that means, I have some more people to introduce. This is Professor Ramona Kusche and Dr. Julia Köhler, both part of our steering committee. And there is our project assistant, Maria Speck. Back to what you really want to know. What is Third Mission and what exactly do you guys do? In the past, universities had two main jobs, to teach and to do research. But nowadays it has become more important to also contribute to society. With Third Mission, we asked the question, how can we give back? The answer is by reaching out and working together with members of the public on topical issues, by doing research with economic partners, and by engaging with political figures and policymakers. Right now, for example, we are creating videos with our Eureka Pro scientists to make the public understand what we are working on. This is important to reach the Alliance goal of improving responsible consumption and production. Thank you for your time and goodbye from Mittweida.